30 i 31 maja na scenie Cieszyńskiego Teatru zaprezentowały się wszystkie grupy działające w zespole pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej. To była prawdziwa uczta dla fanów folkloru, który przyciągnął do teatru całe rodziny. Pokazujemy wszystkie grupy podczas koncertów, które w chwili obecnej zasilają szeregi zespołu pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej. Folklor nie tylko łączy pokolenia, ale naszym celem podczas tych koncertów jest również pokazanie, że folklor potrafi łączyć muzykę. Muzykę ludową z muzyką poważną na przykład. Tak? Więc no, dla nas te koncerty mają taki troszeczkę wymiar inny niż do tej pory. W jakich strojach, jaką muzykę, jakie tańce, co zobaczymy, co usłyszymy? Grupy taneczne zaprezentują folklor najbliższy naszemu sercu, czyli oczywiście pieśni i tańce cieszyńskie, Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego, nie zabraknie Rzeszowa, Sądecczyzny, nie zabraknie również krakowiaków. Będą krakowiacy zarówno wschodni, jak i zachodni. Dla osób, które nie wiedzą, że są dwa regiony w Krakowie, to będą miały okazję się o tym właśnie dowiedzieć. Będą tańce górnośląskie i oczywiście nie zabraknie tańców narodowych, poloneza, mazura, oberka. Oczywiście nasz chór, który jest w chwili obecnej taką dosyć dużą potęgą naszego zespołu, zaprezentuje się też w nietuzinkowym programie, ponieważ przedstawi, zaprezentuje utwory Jana Twierdni, Stanisława Moniuszki, nie zabraknie duetów, więc tak troszeczkę pokażemy się w tych koncertach troszkę w innej odsłonie. Chór to taka potęga zespołu. Cieszymy się, że możemy w tej chwili tak mówić o sobie, bo istotnie jest troszeczkę w tym prawdy. Zespół się rozrósł w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Doszło do zespołu, można tak powiedzieć, 20 młodych, świeżych głosów. To jest fantastyczny nabór. Jeśli chodzi o repertuar, o program, jest troszeczkę zmieniony w kontekście może poprzednich lat, czy poprzednich programów, które były tutaj prezentowane, a wynika to z tego, że w zeszłym roku mieliśmy taką szansę, okazję wystąpienia z programem moniuszkowskim. Nie do końca był on zawsze spójny, być może z tym, co wykonywał zespół wcześniej, ale ponieważ został taki program przygotowany i został on bardzo dobrze odebrany, no to też pani dyrektor, łącznie ze mną, zdecydowałyśmy, że zechcemy go przekazać tutaj naszej cieszyńskiej publiczności. Więc stąd Moniuszko. Doszedł również taki dość obszerny projekt, zresztą może na przyszłość, Suita churalna z opery Sałasznicy Jana Świertni. Mamy takie nieskromne marzenia, żeby tą operę wystawić w przyszłym roku. To są na razie plany. Może się ziszczą, może nie, marzyć wolno. Natomiast my na ten dzisiejszy, wczorajszy występ przygotowaliśmy już te części churalne, niektóre oczywiście, i spróbowaliśmy częściowo się z nimi właśnie zmierzyć. Stąd może taka inność. Które tańce są najtrudniejsze? Które choreografie tak stwarzają tancerzom najwięcej problemów? Myślę, że nie moglibyśmy powiedzieć, które są najtrudniejsze, bo to w zależności jak dużo wymagamy od tancerzy, w jaki sposób wykonają ruch, w jakim charakterze, więc myślę, że nawet te najprostsze tańce, które dzisiaj będą prezentowane, wcale takimi prostymi nie są, więc trudno byłoby mi odpowiedzieć, które są najtrudniejsze. Mógłbym powiedzieć, które wymagają najwięcej techniki. To są tańce narodowe, polone z mazurem. Ale nasi tancerze świetnie sobie z tym radzą. No na pewno są tancerze już z wieloletnim stażem, ale też są pewnie jakieś świeżynki, które dołączyły tutaj do grupy. No właśnie, a jak oni się odnajdują? Jak wyglądają takie próby przygotowania? Jeżeli ktoś przychodzi do grupy tanecznej, to oczywiście mamy członków zespołu, tancerki, tancerzy, którzy tańczą od 30 lat nawet, więc mają ogromny staż, ale mamy też tancerzy, którzy tańczą od 2 lat, od roku i te osoby tańczą troszeczkę mniej, tak żeby pewnie mogły stanąć na scenie i mogły zaprezentować się jak najlepiej. Najczęściej to są u nas tańce beskidzkie, w których pierwszy debiut jest nowych osób i dzisiaj trzymamy kciuki, bo mamy kilka takich osób. Co dzieciaczki przedstawią, zaprezentują na scenie? Cóż to za układy? Zobaczymy. Mamy 3 grupy dziecięce. Najmłodsza grupa zaprezentuje tańce i zabawy z Beskidu Śląskiego. Grupa druga, tańce krakowiaków zachodnich w odpowiedzi na tańce grupy dorosłej krakowiaków wschodnich oraz tańce cieszyńskie. A najstarsza z grup dziecięcych, czyli grupa trzecia, zatańczą tańce górali żywieckich i nowość w ich repertuarze, czyli tańce rzeszowskie.
No to ta najmłodsza grupa, to taki najmłodszy tancerz ile ma lat? 5 lat. Teraz dopiero co skończone 5 lat. Jak te dzieciaczki odnajdują się na tej scenie? Jak wyglądają te próby, te przygotowania, które, nie wiem, choreografie, tańce są dla nich takie najtrudniejsze, że tak no nie do końca tam chcą na przykład coś tam wykonywać, jakieś układy? Pomimo tego, iż czasem wygląda to chaotycznie na próbach, bo jest to jednak żywioł, jest ponad 30 dzieci naraz na próbie czy na występie i każdy ma swoje problemy i swoje wymagania, mimo wszystko jak wychodzą na scenę, mam wrażenie, że są zwierzęta sceniczne, i które potrafią wygryźć nawet dorosłych swoim entuzjazmem i radością z tańca. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.